Cześć moi drodzy, z tej strony Krzemtech. Koniec wsparcia dla Windowsa 10 zbliża się nieuchronnie. Pierwotnie miał być to 14 października tego roku. Microsoft jednak zmienił zdanie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wymusić pojawienie się opcji rejestracji do rozszerzonego programu, do ESU, do Extended Security Update, jeśli ktoś z Was takiej opcji jeszcze nie ma. Zapraszam do dalszego oglądania. Przypomnę jeszcze, że ten odcinek będzie dostępny w kilku wersjach językowych. No dobrze. Widzicie właśnie pulpit Windowsa 10, 9 października. Sprawdźmy jeszcze, jaką mamy kompilację, ostatnią wersję zainstalowaną tego systemu. Windows 10 Pro, wersja 22H2, wersja widoczna poniżej, zainstalowany, jak widać, 8 sierpnia. Dobrze, zwróćcie jeszcze uwagę, że jestem zalogowany na kontem lokalnym. Teraz przejdźmy do aktualizacji i zabezpieczenia, żeby zobaczyć możliwe dostępne opcje. Dla przezorności sprawdźmy jeszcze, czy są jeszcze jakieś dostępne aktualizacje. Nie ma, czyli jest to najświeższa wersja tego systemu z ostatnimi poprawkami. Jak przyjrzycie się, nie ma żadnego przycisku, żadnej opcji pozwalającej zarejestrować się do tego programu, do ESU. Jedynie jest informacja, że rejestracja do rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń Windows 10 rozpocznie się wkrótce. Dobrze, przejdźmy teraz do najważniejszej części, czyli jak wymusić pojawienie się opcji rejestracji do tego programu. Trzeba włączyć edytor rejestru i w drzewku kluczy dostać się do ostatniego widocznego w całym adresie, w tym linku na zielono podanym na dole ekranu, czyli do Consumer ESU. Jeśli takiego klucza nie będziecie mieć w danym, takiego podklucza nie będzie, Consumer ESU, należy go stworzyć. To, że ja ten klucz posiadam, jest związane właśnie z tym, że Windows 10 został zaktualizowany do najświeższej wersji, dlatego taki klucz w rejestrze występuje. Klucz ten powinien posiadać dwie wartości, które widzicie na ekranie z opisami po polsku i po angielsku, dane tych wartości. Żeby wymusić pojawienie się takiej opcji zarejestrowania do programu ESU, musimy zmienić w pierwszej z wartości wartość na 2, a w drugiej na 1. Potem wystarczy zamknąć okno rejestru, wchodzimy w ustawienia i w Windows Update pojawia się opcja zarejestruj teraz. Dostajemy informacje związane z zakończeniem wsparcia i rejestracją do programu. Następnie musimy się zalogować i pojawiają nam się dwie opcje. Śmieję się, bo jedna jest darmowa, druga polega na tym, płatna. Ta druga płatna polega na tym, że nie będziemy musieli się logować kontem Microsoftu, żeby utrzymać aktywne wsparcie ESU. No, oczywiście wybieramy tę opcję darmową, ponownie logujemy się. I proszę, Twoje konto zostało zarejestrowane w programie rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń do 13 października 2026 roku. I ponowne potwierdzenie tego faktu w tej części ekranu. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, lajka i komentarz. Dziękuję Wam. Cześć.